Ile nas tu jest? No dobra, ja tu włączyłem wszystkie światła? Chyba tak. Tryb pasywny chyba będzie tu pasował, nie? Będzie dobrze. Dobra, to co? Reszta chyba nas dogoni. Jedziemy. Jedziemy. Po offroadach, patrzcie na to. Yeah. Pięknie. Wszystko jest ładnie, no to super. Tutaj ta wielka ciężarówka offroadowa, Jezus Maria. Co się dzieje? Ale jadę powoli, żeby wszyscy nadążyli. Patrzcie, co tam z tyłu się dzieje. Fajnie sobie tak pojeździć. Ja się zainspirowałem tą jazdą po offroadzie kiedyś, jak widziałem takich nowych graczy, co sobie wbili na GTA, mieli tam po 10, 20 poziom. I pierwsze co robili, to brali sobie jakikolwiek samochód z ulicy i sobie nim po prostu jeździli po całym mieście. Ja się zastanawiałem, bo po co on jeździ, co on robi? A on po prostu miał samą frajdę z samego jeżdżenia. Jeździ tam po offroadach, po całej mapie, sprawdzał sobie gdzie co jest. Ja sobie tak przypomniałem, jak zaczynałem grać w GTA, jaka to była frajda w ogóle z samego zwiedzania świata gry. I postanowiłem właśnie zrobić to na live kiedyś takie zloty offroadowe, żeby sobie pojeździć gdzieś tam po górach. Właśnie spadłem. I to jest fajna sprawa. Cyk, 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 cyk. Można powiedzieć, że to taka wyprawa w góry gdzieś, nie? W tym wypadku. I ona jest najciekawsza. Możemy skończyć na najwyższej górze. Kiedy zrobię tuning safari? Zrobię na pewno. A wiecie, że w grze jest ogólnie, jeszcze nie jest udostępniony ten samochód, ale jest w grze Hermes z GTA San Andreas. Kojarzycie go chyba, czy nie? Powiem ci, że na Twitchu jest o wiele lepsza jakość i wydajność niż na YouTubie. No jest fajnie, teraz zwłaszcza, zobaczcie, jest dużo osób na streamie, bo wszystkim chodzi po prostu ładnie, nie? Ja bardzo chciałem mieć to transkodowanie włączone już na kanale, na szczęście udało się to włączyć. Już teraz, na weekend, świetnie. Bardzo się cieszę. Jeszcze coś jest też coś podobne do BMW E30, tak dokładnie, jest coś takiego. Będą tuningi u mnie na kanale, będziecie mogli sobie zobaczyć opcje tuningowe ze zwykłego warsztatu Los Santos Customs. Mogę zdradzić, że już jutro będzie taki tuning pewnego ciekawego samochodu, ale ten samochód akurat już w grze jest. Wiem, że w plikach jest BMW 30, wiem, widziałem. Jest taki bardzo malutki samochodzik dosyć. Ok, musimy teraz przejechać na drugą stronę ulicy, bo tam są góry. Chociaż nie, czekajcie, a? Dobra, jedziemy na tamę, bo tam jest dalej tama. Przejedziemy przez autostradę, tutaj wiecie, jadą jakieś trofiki, wyobraź sobie, jedziesz autostradą 130 na godzinę, a tutaj nagle przejeżdżają przez nią samochody takie offroadowe, nie? W tym jetpacku można zamontować jakiś szybki start. Są takie dopalacze jak w niektórych samolotach w aktualizacji, co mieliśmy, tej takiej samolotowej. Chyba Gunrunning to było? Nie. Gunrunning to było z bunkrami, a z hangarami jak to się nazywało? No w każdym razie z samolotami, tam można do niektórych samolotów zamontować taki szybki start. Mamy takie dopalacze w tych dużych samolotach, nie? Jest królem, ktoś jest królem. Okej, dojedziemy sobie tutaj na jakiś taki wyższy szczyt. O, tutaj. I zaczekam na wszystkich. O, ktoś wziął tego nowego. Spoko to wygląda. Okej. Czy da się przenieść postać z Xboxa na peceta? Chyba już nie da się w ogóle przenosić Xboxa. Czy mam wgrane do GTA shadery? Nie. Żadnych shaderów, żadnych modów takich nie mam wgranych. Mam czyste GTA. Zradzę ci coś. Nad Fortem Zancuto. Nie wiem, czemu napisałeś Fordem. Jest powyżej chmury, jest UFO. Okej. Okay. To chyba na singlu, tak? Na spolszczeniu ten dodatek z samolotami to przemytnicy. Aha, czyli przemytnicy po prostu. Smugglers nam, czy coś takiego. Smuggler, nie wiem jak to się czyta. Dobra, jedziemy dalej. Smugglers nam. Cyk, patrzcie na to. Wow, jak to wygląda. Ekstra. Jedziemy, nie zatrzymujemy się.
do następnego jakiegoś większego szczytu. To ciężarówka jest dobra. W końcu można ją wykorzystać, nie? Patrzcie, jakieś offroadowe. Sporo tych offroadowców jest w GTA. Ponoć Kuruma też jest dosyć dobra na offroady, dlatego że ona w ogóle nie traci przyczepności na szutrze, tak? O, tutaj nie wiem, czy podjedziemy. Tutaj już muszą być prawdziwi offroadowcy. Prawdziwi offroadowcy. Zobaczcie. Też na online powyżej, no nie wiem. Nie sprawdzałem tego. Chyba raz byłem czy dwa nad... Patrzcie, jakie mamy teraz wyzwanie. Musimy jechać na górę Winewood. Przed nami. To jest nasze kolejne wyzwanie, żeby się tam dostać. Ale czekamy jeszcze na całą ekipę. Lutek z góry, Chillat, jedź na bagna do bazy wojskowej. Wiesz co, możemy zahaczyć tą bazę wojskową po drodze. Niekoniecznie musimy z góry zjechać. Ja bym chciał zaliczyć górę na samym końcu. Dobra, na Winewood teraz, dokładnie. I... uwaga, startujemy. Jo, pierdź. Co tu się dzieje? Ojej! Zobaczcie. Co za skoki. Ale kontender jest w stanie przejechać nawet przez to. Nie każdy samochód offroadowy jest w stanie. Oj, no dobra, przesadziłem trochę. Ale nie, powinien dać sobie radę. Hops, hops. Dobra. I poszedł. Cyk. I na autostradzie. Musimy tutaj przejechać. O, ta wspinaczka będzie trudna. Czy sprawdziłbym to w GTA Online? No możemy sprawdzić. Mam tutaj różne pojazdy latające, więc można polecieć tam powyżej chmur. Zobaczyć, czy tam coś jest. Ale wątpię. No nie sprawdzałem tego, więc nie powiem na 100%. Wydaje mi się, że nic tam nie ma. No tu się musimy jakoś przedostać. Jest przejazd? Jest chyba. Ścigamy się, ej. Ja widzę, że tutaj wyścigi są. Ojej! Uhu. Kurde. Warto czasami przetestować możliwości tych offroadowych samochodów. Okazuje się, że potrafią więcej niż nam się wydaje, nie? Bo sprawdzałem i jest. Pasywę wyłącz. Nie wyłączam pasywy, bo będę strasznie spychał wszystkich dookoła, wiecie? Ja wiem, że tam niektórych samochodów tak nie bardzo widać. I widzę, że też opresor jest. Yoji wygrał. Ja tutaj ja jestem tym, operatorem kamery, więc ja tutaj... Mi zależy na dokumentowaniu wszystkiego. O, gdzie oni tak daleko pojechali? Myśmy się na szczycie spotkać. No dobra, jedziemy dalej, nie ma problemu. Ciśniemy. A tutaj jeszcze jest jakieś wzgórze. O, dobra, tam się spotykamy, nie ma problemu, może być. Czy gram na PS4? Nie, gram na PC-cie teraz. Tutaj się spotykamy, okej. Okay. Mamy kolejny cel, zobaczcie. Nie, stoimy. Czekamy na resztę. O, tam jest sporo osób zostało z tyłu. Mamy kolejny cel, tam jest jakaś góra przed nami. Czy może na obserwatorium? Nie, tą górę, jeździmy po offroadach. Obserwatorium to jest tak dla normalnych samochodów. Te UFO cię odpycha. No zobaczymy, polecimy tam. Może o, weźmiemy sobie Deluxo i tam polecę. O, tak zrobimy. Pewnie, że tak. Piąta 40 start. Aha, dobra. Nie, no to będziemy... A nie, dobrze, poczekamy. Czyli tak, 5.40 start, jest 5.30. Kurde, co tu się dzieje? No i wyobraź sobie, jakbym wyłączył teraz tryb pasywny, byśmy się tu nie pomieścili wszyscy. Nie, jeszcze nie! 40, spokojnie! Ach, dobra, już polecieli, no to jedziemy. Niech będzie. Mogłem się nie ruszać, bo... dałem tak jakby znak do startu. Ej, wiecie co? Jak byłem w tym miejscu i wszyscy byli na pasywie, to spadły mi chyba FPS-y na komputerze. No. Na następnego live'a przygotuję wam tutaj pod odtwarzaczem informacje wszystkie na temat mojego sprzętu i do streamowania i do grania, ok? Będziecie wszystko wiedzieć. Hops. Tu jest ta kulka, możemy się przy niej spotkać, zrobić zlocik. O, właśnie, tu możemy zrobić zlot samochodów offroadowych. Nie wiem, czy się pomieścimy, ale spróbujmy. Może być troszkę za wolno tym Deluxo.
No zobaczymy jeszcze. Dobra, robimy zlot. Czekam na resztę. No i fajnie. Patrzcie, jaki zlocik będzie fantastyczny. Lepiej zakupić Deluxo czy Opresora? Jeśli chcesz zabijać innych graczy, to Opresor jest lepszy. Deluxo jest fajny ogólnie do zabawy. Opresor też jest fajny do zabawy. Ale jednak Opresor jest kurczę mocniejszą bronią jako taką, nie? Czy była, będzie dzisiaj Forza? Nie. GTA. Dzisiaj. Czy ciężarówka jak wyskoczyła, o Jezu. Najgorzej. Jest ciężarówka. Patrzcie na to. Trochę nasze samochody ucierpiały, więc mają dodatkowy tuning, no nie? Proszę, o jest! Zobaczcie, co tu przyjechało. Przyjechał monster. Ja chyba też mam monstera. Ty, właśnie, mam monstera jeszcze. Jak on brzmi. Ej, ja biorę monstera. Kurde, pewnie, że tak. Zamawiam monstera chyba. Jakoś, no, Liberator chyba, nie? Okej, zamawiam go. No i zobaczymy, po kolei jedziemy. Więc tak. Tutaj mamy tego offroadu. To jest najlepszy chyba samochód offroadowy, jakim jeździłem. Jest świetny, fantastycznie wygląda. Tutaj mamy Kurumę. Też wbrew pozorom Kuruma jest dobra na offroady. Tutaj jakie łopaty przyczepione, patrzcie na to. Dobre. Tutaj mamy offroadowego, to jest ten najnowszy samochód offroadowy. Ogromne zawieszenie. On w ogóle podczas dodawania gazu i hamowania tak fajnie się buja. Bardzo fajny jest. Nie wiem jaki jest po tuningu, będę musiał sprawdzić. Tutaj znowu Porsche'awka offroadowa. Comet offroadowy. Chyba ma dużo opcji, bo co widzę jakiś samochód, to zupełnie inaczej wygląda. Zderzak i tak dalej. Jak rozwalisz podstawkę pod tą piłką, to ona spadnie. Wiesz co, przed chwilą widziałem, że ktoś tam walił z wybuchów i coś tam się działo. Tu jest mój contender, znowu jest ten super offroadowy samochód. Tu jest... Tu znowu ten nowy, nie? Offroadowy. Nie wiem, jak on się nawet nazywa. Dubsta 6x6. Współczuję osobie, która nią jeździ. Tutaj Porsche'awka. Tutaj ten wielki, zobaczcie. Ale daje radę, nie? On się trzyma za nami tutaj cały czas. I tutaj znowu ten, i znowu Kuruma. O, Kuruma już sporo oberwała. O, ten, jakiego dawno nie widziałem, ten niebieski. Ono to jest chyba imitacja jakiegoś Mercedesa. Kto tu ładunkami rzuca wybuchowymi? Dobra. Biorę swojego kontendera, muszę napisać tutaj ludziską, że pojadę po mojego monstera. Dobra. Jadę po monstera. Powinien się tam pojawić, mam nadzieję. Trzeba to na speedzie pojechać. Wow! Ej, tam się ktoś już pozbierał. Ja myślę, że chyba też po monstery. Tak, tu jest ten monster inny taki. O nie! Za dużo graczy było tutaj. Czy ktoś odbiera już sobie samochód stąd? Muszę zamówić sobie drugi. Pegasus. Brawler jest niebieski, tak. On chyba 600 tysięcy kosztuje. Oby mi się pojawił tutaj. Muszę poczekać, aż stamtąd gracze odjadą, dopiero wtedy będę mógł zabrać mojego monstera. I dzisiaj pojawił, no. Zobaczcie, za dużo osób tam jest, chyba wszyscy biorą monstery. Muszę poczekać, aż wezmą i dopiero wtedy. A, to nie Mercedes, tylko Rally Fighter od Local Motors, tak. To jest ten, no. Jak się pisze Mistake? 600 tysięcy chyba kosztuje. Czy wszyscy wezmą teraz monstery? Ja nie wiem. Dobra, czekam aż odjadą. Okej, chyba mi się... Powinien się pojawić, zobaczymy. Oby. No nie, no co?
Ach, muszę pojechać w inne miejsca chyba. Bo tu jest za dużo osób teraz i mi się nie pojawi mój monster. Zobaczymy, czy... O? Co to było? Nie mogę, bo za dużo zapytań jest chyba. Nie mogę zamówić monstera, na to wygląda. Jeszcze raz. Gdzie on się pojawił? Nie mogę zamówić. Za dużo jest monsterów. Dobra, wracamy do piłki i jedziemy dalej. A jak tam w ogóle u was w szkole? Czy już skończyliście? Czy... Znaczy to półrocze? Czy jeszcze was tam cisną? Czy już święta i po świętach? Jak to tam? Jeszcze musicie się uczyć, czy już macie spokój? Woo! Myślałem w pierwszej sekundzie, że ktoś ci dodał kasę. No ja też tak myślałem. Takie komunikaty wyskakują. Spychaczka do śniegu, co testowałeś na GTA 5 single player, to on ma w sobie bombę atomową? Co? Nie wierzę w to. Jeszcze 3 testy. Już koniec, do czwartku nauka. Ja jeszcze 3 sprawdziany będę miał. Próby na jasełka mam. Jeszcze ten tydzień. Studia zaoczne, wrócimy po 19. Okej, Sabek. Sprawdziany, jeszcze w tym tygodniu pisałem 4 kartkówki. Z jednej strony szkoła była fajna, ale z drugiej strony w pracy są fajne hajsy. Ja wiem, czy szkoła była fajna. Zależy jak dla kogo. Ostatnie sprawdziany. Dobra, to co? Lecimy na następną górę. Widzimy już stąd szczyt. Będziemy jechać przez bagna. Bazie wojskowej, bo tam mówili, żeby... Patrzcie, tam mamy cel, tam jest góra. Jedziemy na tamtą górę. Tamta jest fajna. Ciśniemy. O kurde. O właśnie, niedługo śnieg będzie. Jak będzie śnieg, też musimy zrobić wyjazd offroadowy. Koniecznie. Na śniegu. Pewnie, że tak. Musimy jakieś sanki kupić do GTA za 8 milionów. Cisną ludziska. Wow. Śmigłowiec nawet tutaj nas asekuruje. To jest operator kamery. Patrzcie. Są monstery, dają radę. Jedziemy dalej. Szczytem góry. Chodźcie szczytem góry. Czy zrobię zapis z tego live'a? Tak, będzie zapis z tego live'a. Wow, ale fajnie pierdzą te monstery. Słyszę je gdzieś tam z tyłu. Zahaczyłem się. Ej, co się stało? Ktoś tu motorkiem jedzie! Ojej, ja go zaraz... A nie, ja mam pasywny to, bo nic mu nie zrobię. TVN tym śmigłowcem lata. Tak, zdecydowanie. Jedziemy sobie na tamtą górę wielką. I... Wow, ktoś tam leci! To samolot czy samochód? Nie wiem, coś tam tak strasznie daleko leciało jakby. Tu jest mała rzeczka. Ale niech was nie zwiedzie, w niej można utopić samochód. O właśnie, ja kiedyś Turismo R utopiłem w takiej małej rzeczce. Ktoś tam kogoś zabił, niedobrze. Mam nadzieję, że niechcący. Czy będę w 2018 brał udział w maratonie dookoła Miedwie? Wiesz co, nie wiem. Ja w tym roku właściwie w żadnym wyścigu nie brałem udziału, ale jeśli chodzi o kondycję, to myślę, że kondycyjnie dobrze się podbudowałem na rowerze. Jak dojedziecie na bagna, to zamówisz deluxe i polecisz tam UFO. Ja bym powspinał się jeszcze na Mount Chillać, dopiero wtedy deluxe. Zobaczcie, tutaj mamy offroadowe deluxe. Koła w negatywie, fantastycznie, nie? Wiadomo, co się dzieje z serwerami GTA, bo coś nie łączy. Wiesz co, my chyba rozwalamy serwery GTA w tym momencie. Zobacz, co tu się dzieje. O, jest i jetpack offroadowy. Świetnie. Na Mount Everest. Tutaj nie ma Mount Everest, ale już widzimy tam ten daleko szczyt. Najpierw pojedziemy do tego szczytu na bazie wojskowej, a potem dalej. Szkoda, że nie mogłem swojego monstera załatwić sobie.
O i patrzcie, Ruiner 2000, to jest takie dawne deluxo. Kup tego Batmobila, bo jest fajny do wywalania samochodów policyjnych. Widziałem, że on jest ciekawy, ale wiesz co, widziałem też, że osoby go sobie pokupowały na online, pojeździły nim troszeczkę i na tym się skończyło. Znudził się bardzo szybko. Patrzcie, co tu się dzieje. W takiej sytuacji, jak jest dużo osób w jednym miejscu, to najlepiej właśnie na pasywie jeździć. Bo byśmy tutaj nie dali rady po prostu. Patrzcie, jak ten monster się wybija, nieźle. Aż kurczę, żałuję, że swojego nie wziąłem. Kiedy będzie śnieg w GTA? Ponoć w przyszłym tygodniu jakoś ma się pojawić, czy coś takiego. Jedziemy na... najpierw przez bagna musimy się jakoś przedostać. Wow. Zobaczymy, kto da radę. Ja nie wiem, czy właśnie moim ziomkiem dam radę sobie. Wow, co się wydarzyło? Nie wiem, czekam na resztę. Jadą tam. Jetpack ciśnie. Śmiesznie wygląda ten jetpack. Okej, bo tu jest dosyć głęboko, chyba. Spróbuję. Dobra, trzymam się. Zobaczymy, jak reszta. Gdzie oni tam są? A, wszyscy się rozpierzchli po bokach gdzieś. Jest tutaj, zobaczcie, ten wielki. Tam się wywalają. O nie, kuruma. Kuruma sobie chyba nie da rady, bo tu jest kuruma, patrzcie. Jedź, kuruma. Aj, no nie, i po kurumie jest. Muszę go odwieźć gdzieś. Musimy go odwieźć do tego. Do... na ulicę. Bo on nie ma teraz jak... co? Nie zamówi sobie fury, nie? Musisz wziąć sobie lepszą furę, ziomek, teraz. Dobra, odwiozę go na ulicę. Kurma się utopi, niestety. Dobra. Czekamy na niego, niech sobie zamówi. Ktoś jeszcze tam się utopił, czy nie? Ktoś się tam... A to jest chyba jego kuruma. Niech zostanie sobie ten. Chyba nikt się więcej nie utopił, nie? Komuś motorek zdechł. Bo wiecie, jak ktoś tu zostanie, to będzie musiał do drogi potem 6 godzin biec. Ale offroadowcy, zobaczcie tutaj, świetnie sobie radzą. Nie ma stresu. O, monster przeleciał elegancko. Jetpackiem jak można super przelecieć. Jest dobrze, jest dobrze. Ale w takim sensie, że ten Batmobil bardzo wysoko i daleko wywala te samochody policyjne. I on też może, wiecie, dobrze jest spychać, nie tylko wywalać do góry, ale on jest jakby taki bardzo ciężki, no nie? Nie dasz rady kurdy wypchać, bo silnik zalało. Oj. O, patrzcie, co tu się dzieje. Czy ja widzę właśnie deluxo nad wodą, w którym nikogo nie ma? Bez kitu, patrzcie na to, lol. Nieźle. Deluxe offroadowe. To co, jedziemy dalej. Jesteśmy gotowi, możemy cisnąć. Tu jest baza wojskowa, także uwaga na policję. Pojedziemy sobie kawałek tutaj. O, tu Passat stał. Jak długo jest śnieg w GTA? No chyba tak około tygodnia ma być. Zawsze tak jakoś było. Nie pamiętam dokładnie ile czasu, ale jakoś tak tydzień, kilka dni bynajmniej. Lucek bawi i pomaga. No wiesz, ja nieraz byłem w takiej sytuacji i wiem, jak to jest. Potem musisz 6 godzin dojść do jakiejś drogi. Patrzcie, co tu się dzieje. Tutaj... Ale deluxe jest świetne na offroady. Ja chyba je zaraz wezmę na offroady, bez kitu. Tutaj mamy górkę koło bazy wojskowej. Ciśniemy na jej szczyt. Patrzcie, no, deluxe jest świetne na offroady. Tak jak wam pokazywałem na odcinku. Nie? To zrobisz z tym UFO? Tak, tak. Zaraz polecimy sobie w kosmos, zobaczymy, czy jest to UFO. Patrzcie, tutaj jak cisną pod górę. Daje radę ten kontender. Boże, jaka ta góra jest stroma tutaj. A my się na niej pomieścimy tutaj? Wow. Dobra, ja tam popatrzę, jak inni wjeżdżają. Wow, trzymaj się. Hamulec ręczny zaciągnąłem, ale to niewiele daje. Okej, jadą. Zobaczcie, monstery bez problemu, kurczę.
Pięknie. Dobra, wjeżdżamy. Wow, nie tutaj, nie tutaj, nie tutaj. Tu już jest bardzo stromo, trzeba uważać. Można zlecieć. Ten Brawler też daje radę, zobaczcie, podjeżdża bez problemu. I tu będziemy mieli taki... No nie wiem, jak my to przejedziemy. Będziemy musieli się przedostać przez rzekę chyba. Patrzcie, jak tu jest stromo wszędzie. I teraz mamy tak naprawdę najtrudniejszy moment. No zobaczcie, mamy najtrudniejszy moment, kiedy będzie trzeba zrobić przeprawę przez ten wąwóz. O się, dobra, ja jadę już. Powodzenia! Zobaczcie, to jest strasznie stromo. Jezu, a niektórzy tak na pałę i jest dobrze. Oh my god. Jetpack, kurczę, też on się nie boi niczego, ale tu można wpaść do wody i utopić auto. A ja zrobię taki trik. Albo i nie zrobię. Dobra, zrobię jednak. O, wow, trzymaj się, contender. Drzewko, hamuj na drzewku. Nie, do przodu, dobra, do przodu. Wow, wyratował się jakoś. Ja cię nie mogę, wyratował się, ale kurczę, ciężko. Dobra, trochę doświadczenia ze Spin Tires i daję radę. Niektórzy się tu potopili, tam ciężarówka w wodzie. Przeprawa, to jest możliwe przeprawić się przez tą rzekę, ale trzeba z rozpędu. Nie jest to takie łatwe. I zaraz, tutaj gdzieś można było wjechać. Jak się kończyło ten napad w Pacific Standard. I tu można gdzieś zrobić chyba wjazd. Spróbujmy tutaj. Tu jest chyba ścieżka na górę. Robimy wspinaczkę. Tak, to jest chyba to od Kurumy. Tu jest to drzewko zasrane. Tu musi się udać. Zobaczymy, komu się uda pierwszemu. Monstery będą miały ciężko. Ja kontenderem też nie wiem, czy dam radę, ale patrzcie, jest, udało się. Da się tu wjechać. Monstery będą miały ciężko, bo one są strasznie szerokie. Ja tu popatrzę, jak ludzki wjeżdżają. O, patrzcie, ciężarówką dał radę, skubany. Jaka ta ciężarówka jest the best. Nie wierzę w to. Dobra, patrzymy na monstery, bo one mają tu najbardziej przesrane. Są trzy monstery. Jeden nawet nie może tam wjechać na szerokość. Jak nie możesz wjechać tutaj, to szukaj innej drogi, bo ja rozumiem. Nie może tam wjechać. Bokiem to, bo tu jest drzewko na końcu. Nie no, ale większość dała radę. Jetpack dał radę, to jest najważniejsze. Monster musi inną drogę znaleźć. Ja bym tu nie podjechał, gdybym miał monstera, więc dobrze wybrałem. O, Deluxo sobie dało radę. Ojej, jak Deluxo sobie dało radę, to monster też powinien. Nie no, monster ma trudno. Dobra, monstery, szukajcie innej drogi. My jedziemy trochę dalej. Spróbujemy podjechać odwrotną drogą, jak się Kurumą spada z tej góry. Tutaj chyba jest wjazd następny. Ja pamiętam, że gdzieś tu była taka zaporowa góra, pod którą nie można było wjechać. Zobaczymy. Ciśniemy tu. Patrz, jakie te samochody są mocarne, nie? Ho. Spróbuję tutaj po prawej stronie. Tu się powinno udać po prawej stronie. Właśnie tą Porszawą tam wjechał, ale beka. Dobra, ja spróbuję tu. Dawaj. Powoli. Zmniejszą broń. O, siedź, ślizga się. Chyba nie dam rady. No, dobra. Mój kontender chyba tutaj się podda, zobaczymy. Spadają tam tylko. Dobra, spróbujmy. Ciężko. Niektórzy się przedostali, ale ja coś nie mogę. Jedź ostrą stroną, okej. Okay. Spróbujemy. Z rozpędu spróbuję jakoś. Dawaj, już prawie. Aj! Chyba się da radę. Chyba się da radę, może. Ojej. To jest bardzo stromo. Dobra, próbujemy z mega rozpędu w takim razie. A tutaj nie da rady? Wypatrz. What? Ta proszawka jest bardzo dobra. Ty, wiem, jak to można zrobić. Tutaj tą skałą da się podjechać. Ja tą skałą jadę. Tą skałą i potem się ustawię. O, wiem, jak to zrobię. Tą skałą i potem się ustawię w poprzek.
Żeby nie spaść? O się, tu się nie da rozpędzić. Trzeba się rozpędzać jadąc pod górę. Dawaj, 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 dawaj. Kurde, no trzeba od samego dołu. Jest ciężko. Weź dupstę. Oj, dupsta, nie wiem, czy by dała sobie radę. Contender lepiej się trzyma. Czy będzie live z malowania ramy, czy nie? Będzie odcinek z malowania ramy. Na kanale Ludzkie Rzeczy, wiesz? Czekajcie, właśnie zagapiłem na czat, a tutaj mamy trochę problem. Trzeba się ruszyć. O! Shit. Tam już niektórzy wjechali na górę, ja zostałem sam na dole. Nic, może jeszcze... Ajajaj, drzewo zasrane. Kup tą spychaczkę śniegu, jak będzie śnieg, to spychaj. Spróbuję. O, 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 dawaj, 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 dawaj. Patrzcie, patrzcie, co się dzieje. What? Wjechałem tutaj. Wow, ekstra. Nie wiem, jak to zrobiłem, ale się udało. Jo, cały się zgrzałem. Kurczę, nieźle. Udało się. Zobaczcie, kurczę, po skalę wjechał. Nieźle. Dobry jest ten kontender. Niektórzy dali tą trudną drogą radę wjechać, ale ja nie. Czy Aston już śpi? Chyba tak. Lucek, co ty robisz z GTA? Spin Tires? No tak. Trzeba się jakoś umieć zabawić, nie? Dobra, no i teraz mamy Chillat. Ostatnia góra Chillat. Ktoś tam jeszcze nie da... Nie, no chyba wszyscy są na górze, tak? Większość osób jest na górze. Możemy chyba cisnąć. To co? Mont Chillat. Jedziemy. Tylko co, jakiś taki trudniejszy podjazd wybieramy, nie? Jadą świry. Tylko żeby mi samochód zaraz nie wybuchł. Robimy później base jumpa, okej. Okay. Standardowo. No i trzeba będzie jeszcze sprawdzić z tym UFO, jak sytuacja wygląda. Jakie to mody do Spin Tires? No rzeczywiście to wygląda jak dobra modyfikacja. Nie no, Spin Tires fajnie się animuje błotko. Gdyby tutaj miało się tak animować błoto, to serwery, kurcze, musiałyby być wielkości kuli ziemskiej. Czy mam jakiś ulubiony film? Tak, z tych najnowszych bardzo podobał mi się Łowca Androidów. Kurcze, totalny majstersztyk. Świetny jest, polecam wam, uwielbiam. Świetny klimat tego filmu. Jak ktoś nie oglądał, koniecznie zobaczyć. Dobra, podjeżdżamy. To nie jest najbardziej taka stroma, najbardziej taki stromy podjazd, ale ja już kiedyś próbowałem dokładnie tam, gdzie się robi base jump pod tą stronę i tam jest trudno. I tutaj jest odpowiednio, tutaj powinienem sobie dać radę, bo tam, gdzie jest bardziej stromo, no to już ciężko jakimkolwiek samochodem. Nawet jakimś tam sportowym z napędem na 4 koła. Jest ciężko, a te sportowe właśnie mają najwięcej mocy i teoretycznie powinny dać sobie radę. No i tutaj już ścieżka nam zostaje. Tak? Czekamy na więcej osób. A niektórzy chyba na trudnego jadą i będą jechały tam pod tą stromiznę, z tego co widzę. Dzięki, Ray. Czy pokażesz to UFO? Tak, pokażę to UFO, spokojnie. Proszę bardzo, dojechał. Jedźcie dalej, ziomy, jedźcie dalej. O proszę, tam jedzie monster. Dał radę. Monstery są fajne, tylko właśnie w niektórych szparach się nie mieszczą. To UFO to jest tak naprawdę bomba atomowa i może rozwalić całe Los Santos. Zobaczymy. Lucek, czy lubisz Pawła? No lubię, czemu miałbym go nie lubić? Pewnie, że lubię. Wszyscy na spadochronach, ale spokojnie, spokojnie. Tylko musimy tam dojechać, się pojawić. Ja jeszcze nie dojechałem. Cyk, dobra, jestem na miejscu. Moja fura zaparkowana perfekcyjnie. Bierzemy po spadochronie, mam spadochron? Chyba tak. Nie no, tutaj jest, to będę miał na pewno. Nie miałem spadochronu. Dobra, teraz trzeba tu powoli, powoli.
Lucek, co ty robisz, bo dopiero wbiłem teraz? No jak co? Wyścigi offroadowe, przez całe Los Santos. Okej, czekam na resztę. Założę się, że zaraz ktoś stąd spadnie, bo stąd jest mega łatwo spać.